Weszła. Ruszyły. Piękny start. Gustaw na czele. Gardan przechodzi zaklinacz, jest na drugiej pozycji. Na trzeciej w tej chwili pasjonat. Następnie na ostatniej pozycji Czerlina, przedostatnia Gaza. Prowadzi stawkę Gustaw. Na drugiej pozycji galopuje pasjonat. Na trzeciej Gardan, Tercio, zaklinacz, Eragon, Parpan, Haza, Wietrzyk, Armina, Al-Am i na ostatniej pozycji Czerlina. I za chwilę konie będą miał do pokonania. Jeszcze 1200 metrów i na czele stawki Gustaw, pasjonat i Terco jest na trzeciej pozycji. Następnie Gardan, zaklinacz, Eragon, 1000 metrów do celownika. Nadal Gustaw, pasjonat, Tercio. Dalej Gardan, tam taka grupka 3-4 koni. Gardan, Haza, zaklinacz. Za nimi Parpan, Armina na ostatniej pozycji, Wietrzyk, przedostatni Al-Am. Stawka się przed wyjściem na prostą grupuje, ale utrzymuje pierwszą pozycję Gustaw, tuż przy nim pasjonat. I wyjście na prostą. Wyprowadza już pasjonat, tam dostał przejście Parpan. 450 metrów do celownika. Parpan jest na czele. Tercio bardzo dobrze galopuje. Parpan, Tercio, tam się ruszył Eragon, ruszył się i zaklinacz. Parpan jest na pierwszej pozycji. Parpan, Wietrzyk, razem Parpan, Parpan, 150 metrów do celownika. Parpan, Wietrzyk, zaklinacz. Parpan, Wietrzyk, zaklinacz. Parpan, Wietrzyk, Parpan, zaklinacz, Wietrzyk, walka. Parpan jest na pierwszej pozycji, Wietrzyk na drugiej, trzeciej. Jest zaklinacz i reszta stawki bardzo mocno zgrupowana.